W istocie rzeczy, proszę Państwa, to jest taki moment, w którym nic innego, tylko zabrać się do roboty. W przypadku naszej konferencji oznacza to przejście do kulminacyjnego elementu naszego dzisiejszego spotkania, do debaty. Cyfrowy fetysz czy katalizator, jak zmieniać Polskę, o której poprowadzenie chciałbym poprosić redaktora Grzegorza Nawrockiego z Telewizji Polskiej. Internet jest fantastyczną rzeczą, bez której ja nie wyobrażam sobie już mojego życia. Internet to bez wątpienia jedno z największych, jeśli nie największe, z osiągnięć cywilizacyjnych ostatnich dekad. Internet, można powiedzieć, nie tyle otworzył, wręcz powiedziałbym, że wyważył drzwi. Internet stał się właściwie wszystkim, tak? Czyli właściwie nie ma możliwości nie mieć sieci Wi-Fi, czy też, jak mówi mój kolega Piotrek Adamczyk, Wi-Fi. Internet jest najważniejszym środkiem komunikacji. Internet, choćby nie wiem, jakie miał wady, no to jest nieporównywalny z czymkolwiek innym na świecie od czasu wynalezienia maczugi. Kiedy 7 lat temu planowaliśmy inwestycje w rozwój Polski, wspierane europejskimi funduszami, wielkie znaczenie przypisywano budowie sieci szerokopasmowego internetu i udostępnianiu różnorodnych usług drogą elektroniczną. W oficjalnych dokumentach pojawił się nowy termin – impet cyfrowy, celnie obrazujący silny wpływ teleinformatyki na pozytywne zmiany społeczne i gospodarcze. Dziś podczas debaty Cyfrowy fetysz czy katalizator? Jak zmieniać Polskę? Chcemy odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych pytań, które warto postawić u progu nowego okresu planowania na lata 2014-2020. Czy miliardy inwestowane w projekty teleinformatyczne i upowszechnianie kompetencji cyfrowych rzeczywiście napędzają rozwój kraju? Jakie są na to dowody? Czy dostęp do usług cyfrowych to prawo obywatelskie czy atrakcja dla nielicznych? Czy umiemy powiązać cyfrowe inwestycje z realnymi potrzebami Polek i Polaków? Co sprzyjać będzie rozwojowi Polski? Otwarte, bezpłatne zasoby online? Czy może cyfrowy handel z pełnym poszanowaniem praw twórców do swoich produktów i usług dostępnych w internecie? I pytanie ostatnie, kto wie, czy nie najważniejsze? Jakie wnioski na przyszłość wyciągamy z ostatnich 7 lat inwestycji cyfrowych? Na co powinniśmy postawić, a co odrzucić z doświadczeń lat 2007-2013? Jaka ma być i jaka będzie cyfrowa Polska Anno Domini 2020? Zapraszamy do debaty. W której między innymi na te pytania będziemy chcieli odpowiedzieć. Dobry wieczór, czy dzień dobry Państwu. Bardzo gorąco witam na debacie zatytułowanej Jak zmieniać Polskę? Cyfrowy fetysz czy katalizator? Tym razem to nie będą wykłady, obiecuję, to będzie rozmowa i liczę na to, że Państwo również udział wezmą w tej rozmowie żywy. Mimo, że sala trochę się przerzedziła, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Drodzy Państwo, głównymi dyskutantami, debatantami, którzy przed Państwem wystąpią, będą pani profesor Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich. Brawa, zapraszamy pani profesor. Pan Paweł Adamowicz, prezydent miasta Gdańska. Zapraszamy. Profesor znany już Państwu Wojciech Celary, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Panie profesorze, zapraszamy. Pan już dzisiaj zdążył włożyć kij w mrowisko i nie ujdzie to panu na sucho. Dariusz Bąk, Grupa Gremi. Panie dyrektorze, zapraszam. I dr Wojciech Wiewiórowski, główny inspektor ochrony danych osobowych. Wielkie brawa dla pana ministra, zapraszam na scenę. Przede wszystkim witam jednak państwa, witam też wszystkich tych, którzy cały czas, mam nadzieję, że oglądają nas dzięki transmisji online'owej w Polsce. To wiemy na pewno, ale już dowiedziałem się, że nie tylko w Polsce, więc miło nam, że przekroczyliśmy też granice. Dzięki oczywiście możliwościom cyfrowym. Proszę Państwa, mam nadzieję, że z tej rozmowy wypłyną również dla Państwa inspiracje, ale przede wszystkim, i bardzo dobrze, że pan minister Boni to obiecał, że tutaj jego agenci są usadowieni i notują, że z tych wniosków będziemy mieli też listę spraw, na które powinni zwrócić uwagę rządzący, czyli ci, którzy będą te sprawy, te przepisy prawa wprowadzać w życie. Proszę Państwa, to nie jest familiada, ja nie jestem Karol Strasburger, ale przygotowując się do tego wystąpienia dzisiaj,
I czytając dużo i o cyfryzacji, i o technice, spotkałem się z kilkoma perełkami, cytatami. Być może dla niektórych z Państwa to są znane cytaty, ale trudno mi się powstrzymać, żeby się tymi anegdotycznymi wręcz dzisiaj cytatami z Państwem nie podzielić. Więc wyobraźcie sobie, że to jest to wszystko są absolutne autentyki. Wiadomość z komunikacji wewnętrznej firmy znanej również dzisiaj, Western Union, z 1876 roku brzmiała tak. Telefon ma zbyt wiele wad, żeby poważnie traktować go jako środek komunikacji dla nas. To jest urządzenie bez żadnej wartości dla naszej firmy. Ładne, prawda? Rok 1920. To jest odpowiedź biznesowa na propozycję inwestycji w radio. Taki nowy wynalazek. Ta bezprzewodowa muzyczna puszka nie ma żadnego zastosowania komercyjnego. Tak w 1920 roku przewidywano. 1939 rok. Felietonista New York Timesa pisze tak. Telewizja nigdy nie będzie w stanie konkurować z radiem, ponieważ ludzie muszą wlepiać oczy w ekran, a przeciętna amerykańska rodzina nie ma na to czasu. I już coś, co jest bardzo bliskie naszemu tematowi dzisiaj. Thomas Watson, prezes IBM-u. 1943 rok. Pisał tak. Moim zdaniem na świecie jest zapotrzebowanie na może 5 komputerów. Proszę Państwa, no oczywiście na świecie jest trochę więcej niż 5 komputerów. Myślę, że gdybyśmy policzyli, to na tej sali byśmy razem z tym całym osprzętowaniem doliczyli się nawet 500. Życzę owocnej dyskusji, no właśnie dyskusji, a nie wykładów. Zacznijmy może od takiego krótkiego, bardzo maksymalnie dwuminutowego odniesienia się przez każdego z Państwa do tej alternatywy. Fetysz czy katalizator? I później już mam nadzieję, że pójdzie gładko. Gratuluję organizatorom, słyszałem tego rozdzielenia, bo rzeczywiście to jest i zarówno trochę fetysz i katalizator, ale jednak uznajmy, że jednak katalizator. I ja jestem ignorantem, od razu mówię, w tej branży, uczę się, oczywiście używam internetu, dzisiaj zakupiłem parę akcji poprzez internet i też cały czas czytam różne informacje. Mnie się wydaje, to co jest jednym chyba z kluczy na lata 14-20, to aby pieniądze unijne, o których cały czas mówimy, które chcemy jak najlepiej zagospodarować, służyły nie tylko zbudowaniu infrastruktury, zbudowaniu pewnych rozwiązań polepszających jakość życia, ale żeby one służyły też właśnie, były katalizatorem, czyli dały szansę polskim, lokalnym firmom wskoczyć na wyższy poziom rozwoju. Czyli żeby te pieniądze, ten wkład własny samorządu, pieniądze unijne w kontakcie z środowiskiem akademickim i środowiskiem biznesu, czyli ten osławiony złoty trójkąt dał ten efekt nie tylko wydania pieniędzy, przecięcia wstęgi, ale jakiejś dużej wartości dodanej. I to mi się wydaje jest dzisiaj kluczem do długotrwałego sukcesu. I jeden konkretny przykład. Gdańsk razem z Sopotem i Gdynią buduje taki inteligentny system zarządzania ruchem drogowym. No, wiemy, zielona fala, etc., etc. Robimy to z firmą krakowską, dodajmy, żeby ułatwić Państwu zgadnięcie, firma giełdowa. I rzeczywiście to się rozwija, ale przy okazji wyszło mnóstwo ciekawych obszarów badawczych, aplikacyjnych do poszerzenia, rozwinięcia tego. Inny przykład. To już w szczegóły, panie prezydencie, tak. To wejdziemy za chwilę. Tak. Trzymajmy się dyscypliny. 2 minuty minęło. Koniec. Pani profesor Lipowicz. To może być katalizator, bardzo dla nas ważny, ale czasami bywa fetyszem. Nie nadąża często parlament, nie nadąża administracja. Przykład nienadążania parlamentu i traktowania cyfryzacji jako pożytecznego fetyszu. Nie musiałabym złożyć tylu wniosków do Trybunału Konstytucyjnego dotyczących korzystania z bilingów i podsłuchów, w szczególności z bilingów, przez praktycznie wszystkie tajne służby Rzeczpospolitej, gdyby parlament wykonywał swoje obowiązki, nadążył za cyfryzacją i odpowiednio zmienił prawo telekomunikacyjne. Nie musiałabym jako rzecznik praw obywatelskich w obronie obywateli występować do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, gdyby obowiązki wynikające z audiodeskrypcji
że gdyby obowiązek audiodeskrypcji i potraktowania dostępu do osób niepełnosprawnych dzięki cyfryzacji, dzięki odpowiednim metodom, jako szansy również dla telewizji polskiej, nie napotykały na kompletną barierę. Również nasza bezpośrednia interwencja i rozmowa z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji zakończyła się właściwie katastrofą, ponieważ obrażona Rada stwierdziła, że i tak to, czego żądamy dla osób niepełnosprawnych, jest to zbyt dużo. Gdyby wyniki badań Fundacji Widzialni nie wskazały, że większość stron resortów i administracji publicznej w Polsce jest prowadzona z dużą nonszalancją i większość ocen, jakie są w tym badaniu, to oceny niedostateczne. Dotyczy to również na przykład resortu sprawiedliwości, resortu zdrowia i wielu innych resortów. Najlepsze oceny otrzymał resort pracy. To wtedy nie musielibyśmy upominać się o prawa tych osób. Czyli funkcja katalizatora nie jest tak mocna, jak być powinna. Bardzo często w administracji publicznej centralnej deklaruje się, że to taka szansa, że wspaniale, a kiedy przechodzimy do konkretów, okazuje się, że najprostsze rzeczy nie są wykonywane. Z drugiej strony niebezpieczeństwo fetyszu dla samorządu terytorialnego, aby krytyki nie ograniczać, czy zachęty do myślenia nie ograniczać tylko do administracji centralnej, mamy wtedy, kiedy zapominamy, że mimo wszystko technologie są środkiem, a nie celem. I jeżeli osoba ma prawo również do dostępu do dziennika ustaw, który stał się cyfrowy, to nie jest jej winą, że ona z tej technologii nie może skorzystać. Dobrze, będziemy rozwijać te wątki, pani profesor. Proszę bardzo, na razie dziękuję. Panie dyrektorze. No przede wszystkim katalizator, ale myślę, że tu się w tym gronie osób obecnych na sali nie musimy przekonywać, dlatego że widzimy właściwie na co dzień powstawianie nowych obszarów biznesowych właśnie związanych z cyfryzacją. Tu było wspomniane o tym, jak silnie wpłynęła ta cyfryzacja między innymi na świat mediów, co było też przykładem wcześniejszych cytowanych przez pana przykładach z historii. Natomiast dosyć istotne jest też, żebyśmy nie zapominali, że na przykład udostępnienie dostępu do internetu często jest tak, że nie załatwia istotnych dosyć problemów i pewnych uregulowań prawnych, które na dzień dzisiejszy jeszcze w Polsce nie są jakby adekwatne do otaczającej nas rzeczywistości. Fakt, że opodatkowanie na produkty papierowe jest niższe niż na cyfrowe, jest tu pewnego rodzaju taką sprzecznością. Katalizator niedoskonały. Katalizator, ale niedoskonały, z całą pewnością. Wracać do tego. Panie profesorze. Ja może powiem tak, że całkowitym fetyszem jest próba zbudowania gospodarki bez pieniędzy. To jest całkowity fetysz. Przekonanie, że jeśli coś jest w internecie, ma być za darmo, w związku z tym pieniędzy nie ma. Tak, to jest przed Fenicjanami też nie było pieniędzy. Proszę? Przed Fenicjanami też nie było pieniędzy. No właśnie, więc to jest taka wizja powrotu do czasów przedfenicjańskich, co powiedziałbym jest dziwna. I taki model, w którym prawda, część administracyjna widzi to tak, wysyłamy poborców podatkowych, poborcy podatkowi zbierają pieniądze od pracowników takich czy innych, cokolwiek by nie robili, potem te pieniądze trafiają do urzędników i urzędnicy będą uszczęśliwiać społeczeństwo za to pieniądze, te pieniądze. To jest wizja, którą ja się kategorycznie nie zgadzam. Ja bym chciał, żeby te pieniądze, które się znowu pojawią w tej następnej perspektywie, były stymulatorem, właśnie katalizatorem działalności gospodarczej w dziedzinie internetu. Proszę zobaczyć na przemysł gier cyfrowych, tak? Nikt im niczego nie dał. Jednej złotówki nie dostali od żadnej administracji, ani rządowej, ani samorządowej. Dlaczego oni tak wspaniale funkcjonują na rynku światowym? Dlatego, że dostają za to pieniądze, nic więcej. To jest koniec dyskusji. Dlaczego ten model nie jest powielony w odniesieniu do podręczników, w odniesieniu do czyli filmu? Pańskim zdaniem w ogóle żadne pieniądze publiczne nie powinny być pompowane w jakąś cyfryzację, w cyfryzację w edukację? Ja uważam, że cyfryzacja jak najbardziej tak, tylko że administracja udowodniła moim zdaniem, że nie jest zdolna do dokonania cyfryzacji. Czyli nie powinno mieć wsparcia państwa. W związku z tym należy, my jako obywatele powinniśmy powiedzieć dosyć, już dajcie nam spokój, tak? No powiem na jednym przykładzie, prawda, tutaj EWUŚ, tak?
Człowiek przychodzi do przychodni 2 stycznia, bo to jest pierwszy moment nowego roku planowania, staje o 4 rano, stoi do którejś tam godziny, żeby się dostać do specjalisty, wyznaczają mu termin na 18 października tego roku, tak? 18 października przychodzi do lekarza i to już go boli 2 razy więcej i tak dalej, a lekarz mu mówi: panie, powinien pan być szczęśliwy, nie musi pan przynosić rmuły, tak, żebym pana zapisał, tylko ja mogę sprawdzić na podstawie PESEL-u. Tak, no panie profesorze, takich przykładów można mnożyć oczywiście całe mnóstwo, ale też na tezę przeciwną jej z całym szacunkiem. Panie ministrze. Cóż ja mam powiedzieć w sytuacji, kiedy kazał mi pan się wypowiedzieć po wszystkich ludziach, od których tak naprawdę w dużej mierze uczyłem Wszystko już zostało powiedziane. Uczyłem się, jak patrzeć i na internet, i jak patrzeć na dane osobowe. Pan prezydent Adamowicz uczył mnie historii państwa i prawa. Pani Rzecznik Praw Obywatelskich uczyła mnie tak naprawdę, jak wyglądała ochrona danych osobowych. Od pana profesora uczę się ekonomicznego spojrzenia na problemy prawne. Czuję się pan jak na egzaminie. Czuję się jak na egzaminie, w związku z czym odpowiem szybko wybiegająco w drugą stronę, że wydaje mi się, że mamy tak naprawdę do czynienia z stadem fetyszy, które razem... Stado fetyszy. Mocne, ale to dobrze. Które to stado fetyszy jest de facto katalizatorem postępu, jest de facto katalizatorem drogi w prawidłową stronę idącą. Jak słyszę o jednym z takich fetyszy, o którym się w tej chwili mówi w przypadku komunikacji elektronicznej, komunikacji internetowej, jakim jest big data, zwane również big data, to się zastanawiam, że w 71 roku, kiedy miałem okazję się urodzić, cały zasób pamięci komputerowej na terenie Europy był szacowany na około 7 gigabajtów. To jest tyle. Tak? To jest 8-gigabajtowy pendrive. Jeżeli więc sobie myślę, że w tej chwili my przetwarzamy jakieś big data, to zastanawiam się, jak będzie ten fetysz wyglądał za 10 lat, kiedy będziemy przetwarzali o ileś tysięcy razy więcej informacji. No i oczywiście do tego muszę podejść już jako Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, mówiąc, że siedząc na tych danych, posługujemy się również fetyszami, jakimi jest stwierdzenie, że my jako bogowie postępu, my jako bogowie zarządzania administracją, jesteśmy w stanie, korzystając z tych wszystkich danych, zrobić ludziom dobrze. A ja mam mocne wątpliwości, czy aby na pewno administracja jest tym, kto najlepiej może poradzić sobie z danymi dotyczącymi obywateli. I na koniec tylko uwaga, że zawsze twierdziłem, że jeśli chodzi o nieuprawnione łączenie danych dotyczących obywateli, to najbardziej niebezpieczny jest wójt, burmistrz czy prezydent miasta, a nie ABW czy CBA. No to teraz zapytamy, zdał egzamin? Dobrze się przygotował? Oj, taka niemrawa komisja. Mówiłem, że jestem bez szans. Muszę się przełamać. Szanowni Państwo, o jednej rzeczy zapomniałem powiedzieć. Nadrabiam zaległości. Na stronie Facebooka, na której zostało utworzone specjalne wydarzenie, można również zadawać pytania. To głównie do tych z Państwa, którzy nas oglądają dzięki transmisji internetowej. Już kilka pytań padło, za chwilę je zacytuję. Nie ukrywam, że to głównie pytanie do pana profesora Celarego, ale to pewnie dlatego, że wcześniej już występował. Miał swoje wystąpienie. Pierwszym tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest otwartość, czyli mówiąc krótko, gdzie powinniśmy postawić granicę, pan profesor też to wywołał w dużej części swoim wystąpieniem, gdzie powinniśmy postawić granicę otwartości, jak daleko te zasoby powinny być ogólnodostępne, a od którego momentu one powinny być już e-handlem, czyli sfinansjalizowane, jak to się mówi naukowo w niektórych kręgach. Może pan prezydent, bo ja wiem, że pan prezydent zrobił zastrzeżenie, że też będzie musiał gdzieś uciekać w trakcie naszej dyskusji, to najpierw pana wymęczymy. Ja się z panem profesorem zgadzam co do pryncypiów i sądzę, że pana głos taki bardzo trzeźwy, trochę może wywołujący pewien sprzeciw, ale jest szalenie istotny, bo rzeczywiście Polska lokalna przeszła kiedyś przez, trochę taki podam metaforę, przez taką falę za darmowych koncertów, które zabiły automatycznie biletowane imprezy w tej samej Polsce lokalnej, no bo jak obywatelom burmistrz, prezydent w ramach budowy swojego wizerunku, ale też i budowania tożsamości lokalnej i tak dalej, funduje co kwartał darmowy koncert gwiazdy, którą widzi w telewizji, a później widzi na rynku i tak dalej,
no to rzeczywiście później nie kupi biletu na koncert płatny, tak zwany komercyjny, no bo po co? A czy nie, przypadkiem to ten sam mechanizm nie dotyczy szkoleń na przykład, które przez tyle lat ciągle jeszcze oferowane są dzięki pieniądzom Unii Europejskiej? I to samo, ten sam opowieść, ten sam case bym odniósł do sfery informatyki, do internetu. Mhm. Jeżeli rzeczywiście pod wpływem nowości wszyscy oferowali za darmo i teraz w sposób nieśmiały poszczególne tygodniki, gazety wprowadzają płatne części informacji, ale z pewną nieśmiałością to czynią, to rzeczywiście jest to znowuż przełamywanie pewnej bariery mentalnej, no że właśnie wszystko jest za darmo. Oczywiście, że nie jest za darmo, tak ktoś za to płaci. I mnie się wydaje, że na pewno administracja publiczna tą całą sferę swoją musi otworzyć na pewno za darmo i to raczej nie podlega tutaj żadnym ograniczeniom. Natomiast ta cała sfera niepubliczna jak najbardziej powinna być urynkowiona i powinniśmy się nauczyć, tak się nauczyć kupować bilety na koncerty, tak trzeba płacić za dostęp do określonych informacji. To od razu pana dyrektora z gremi chciałem zapytać o to, czy wy się tak naprawdę nie boicie, że kijem się Wisły nie zawróci, w tym sensie, że już nie będzie można na tym etapie wprowadzić odpłatnych treści, ponieważ ludzie tak bardzo przyzwyczaili się, że mają to za darmo, że mówiąc krótko, padniecie. Znaczy ta za darmość to było właśnie pewnego rodzaju fetyszem. Bo w którymś momencie, kiedy internet tak naprawdę raczkował, kiedy gro treści było sprzedawane tradycyjnymi kanałami. Ale ludzie pokochali ten fetysz. Ludzie pokochali ten fetysz, ale następuje pewnego rodzaju też zmiana rozumienia internetu. Ja osobiście uważam, że to, co dziś ogólnie nazywamy internetem, za jakiś czas podzieli się na różnego rodzaju jakby podgrupy. I ale na przykład, panie dyrektorze, co się u was w firmie mówi na ten temat? Znaczy rezygnujemy z papieru, przeskakujemy na internet? Szczerze mówiąc, byliśmy jednym z pierwszych wydawnictw, które wprowadziło odpłatne korzystanie na przykład z naszych serwisów cyfrowych, z naszej strony internetowej. I teraz naszym śladem w Polsce idzie całkiem sporo wydawnictw. I to jest ten to sam jaki będzie wasz następny krok? Dalsza rezygnacja z papieru? Tak, oczywiście. Papier się kończy. To jeszcze dwa lata temu brzmiało śmiesznie i nawet w naszej branży, że tak powiem, w takich rozmowach kuluarowych było to traktowane trochę zabawnie. Dzisiaj praktycznie biorąc wszystkie liczące się wydawnictwa, również już w Polsce, nie mówię o Stanach Zjednoczonych czy Anglii, mają wydania elektroniczne swoich tytułów. No, Newsweek, jak wiemy, w ogóle zamknął wydanie dokładnie międzynarodowe. Dokładnie tak, no bo internet jest jakby stworzony do tego, by czytać treści. To jest właśnie jedna z tych zmian. To niech pan powie, kiedy gremi wyda ostatnią gazetę papierową? No to jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie. To tak naprawdę nie zależy tylko od nas, ale również od zmian w sposobie użytkowania i konsumpcji treści przez czytelników. Ale myślę, że ten proces będzie coraz szybszy. On jest też uzależniony właśnie od dostępu do internetu, szybkiego internetu, od nasycenia tym sprzętem rynku. W momencie, kiedy większa ilość społeczeństwa, tak jak ma dzisiaj, już jest wyposażona w smartfony, będzie wyposażona w tablety, to jest tak naprawdę idealne urządzenie do czytania treści, do zastąpienia papieru wersją elektroniczną. Chciałem teraz zapytać pana profesora, ale jeszcze zanim to taki krótki eksperyment, jeśli mógłbym prosić o światło na salę. Szanowni państwo, ja wiem, że to jest uproszczenie, bo każde z tych terminów można rozbić na różne definicje, ale gdybym miał zapytać państwa, kto z was jest za otwartością opozycji do e-handlu, to podnieście ręce. Trudno. Kto jest za e-otwartością, maksymalnie posuniętą? Dobrze, oczywiście. Na razie tylko zobaczmy, kto podniesie ręce za maksymalną e-otwartością i to jest bardzo niewiele rąk. Kto jest przeciwny temu Creative Commons, że wszystko powinno być dostępne w sieci? I to jest znacznie więcej. I teraz niech pan powie, na czym polega pański sprzeciw. Która jest, przepraszam, zacząłem od tego, że my mylimy pojęcia i takie pytanie zadane na salę moim zdaniem jest troszeczkę mylące, dlatego że otwartość w internecie z jednej strony jest świetna, no cała ta otwartość społeczna, komunikacyjna, to, że my możemy teraz być widoczni, ja jestem, pozdrawiam wszystkich widocznych w internecie, świetnie, ale z drugiej strony przechodzimy tak gładko do tej otwartości gospodarczej, że to niby jest to samo. Czyli tak, internet musi być otwarty, ale to nie znaczy, że on jest darmowy, to się nie wyklucza jakby. Otwartość to nie znaczy darmowość.
O to mi chodzi. Bardzo panu dziękuję. To teraz niech pan, pan profesor, a później pani, pani profesor. Ja najpierw powiem w odniesieniu do tego głosowania, które pan zarządził. Nauczmy się czegoś od naszych, prawda, przyjaciół Amerykanów. W Kalifornii, jak państwo wiecie, Kalifornia to jest bogaty stan. Gdyby był osobnym państwem, to mieściłby się w pierwszej dwudziestce i należałby do G20. No też zrobiono takie głosowanie. Czy chcecie, żeby energia elektryczna była droższa? Nie, nie chcemy, żeby energia elektryczna była droższa. No dobrze, no to nie chcieli, nie płacili, tak? Skutek był taki, że im wyłączali prąd, tak jak w Polsce w czasie stanu wojennego, tak? 10 stopień czy 20 stopień zasilania i pach, nie ma elektryczności w Dolinie Krzemowej. Tak? No takie są skutki partycypacyjnej demokracji, w której się człowieka pyta, czy chce mieć natychmiastowe jakieś tam korzyści, czy myśli długofalowo w sposób strategiczny inny. Ja powiem, ja użyję takiego porównania. Proszę państwa, też trochę, żeby państwa sprowokować do myślenia. Wszyscy młodzi klikają, tak bym powiedział. Tak? Nie ma takiego młodego człowieka, który by nie klikał. Ale po co klikają? Tu są trzy grupy ludzi, którzy klikają. Pierwsi pracują w elektronicznym biznesie i oni mówią, kocham tę robotę. Bo oni klikają, prawda, jeszcze dostają za to pieniądze. Drudzy klikają po pracy. Oni pracują w jakimś tradycyjnym biznesie, a potem przychodzą do domu i mówią, kocham tę rozrywkę, tak? Nie chcę iść do kina, nie chcę kopać piłki, ja chcę siedzieć, prawda, w internecie i klikać. A trzeci to są ci, którzy mówią, to są ci, którzy nie mają pracy, tak? Nie mają na czym zarobić, mieszkają u rodziców i tak dalej. I co oni mówią? Kocham ten narkotyk, bo to jest dla nich całe życie. Bo jak wyjdą z internetu, to oni nie mają pieniędzy, bo oni nie pracują, tak? Nikt ich nie zatrudnił. W związku z tym oni nie zaproszą dziewczyny gdzieś tam, bo nie mają pieniędzy. Oni nie spotkają się z kimś i tak dalej, i tak dalej. Więc oni cały dzień siedzą i kochają to. To jest ta sama część mózgu, która odpowiada za marihuanę, odpowiada też za takie klikanie. Jaki i pytanie jest, jakiej my chcemy przyszłości, tak? Czy my chcemy mieć tych, którzy mówią, kocham tę robotę, czy my chcemy mieć tych, którzy mówią, kocham ten narkotyk? Pani profesor Lipowicz. Jest kilka warstw. Zacznę od tego, o czym pan powiedział. Rzeczywiście jest moim zmartwieniem, że tak wiele osób wśród polskiej młodzieży, wśród naszych studentów, ale również wśród młodszych, mówi, kocham tą rozrywkę i kocham ten narkotyk, zamiast już zarabiać pieniądze. I to nie ma nic wspólnego z otwartością internetu. To jest zupełnie inny problem. Jesteśmy za otwartością internetu, czy to mylimy z darmowością internetu, tak jak pan powiedział. Znowu, jest kilka elementów. Na naszych oczach, mówię tu do pana ministra Wiewiórowskiego, zmienił się tak zwany paradygmat. Ja jeszcze robiłam wszystko, żeby w Konstytucji wprowadzić gwarancję tego, że dane zebrane o nas przez państwo nie będą wykorzystywane w celu innym niż zostały zebrane, bo się tego obawiałam, bo zawsze uważałam, że państwo z danymi o nas może zrobić rzeczy niebezpieczne i niewłaściwe. Nie tylko państwo zresztą. Tak, i co więcej, udało się nam wtedy w Konstytucji zamieścić gwarancję, że państwo może zbierać o obywatelu tylko takie informacje, które są niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. I jak była taka ustawa, o której już wszyscy zapomnieli, w której grzebano ludziom w kontach bankowych i w ich historiach życiowych, to wtedy się ta klauzula przydała. Natomiast teraz zmienił się, odwrócił się świat, zmienił się paradygmat, mamy powtórne wykorzystanie informacji, mamy reuse, mamy to w europejskich regulacjach. Ale tu była różnica zdań między ministrem Bonim a mną, ponieważ ja uważałam, że to jest nierówność szans dla polskich przedsiębiorców, kiedy u nas jesteśmy już tak otwarci maksymalnie, że już nikt nie jest bardziej otwarty, i nie żądamy żadnych pieniędzy, mimo że prawo europejskie pozwala uzyskać usprawiedliwione koszty, zrekompensować. I nasze zasoby publiczne, łącznie z hipoteką, która na Seszelach może być tak samo świetnie i takie firmy są, które się w tym specjalizują, wykorzystywane. Jesteśmy już teraz już najbardziej otwartym państwem, bo przynajmniej te koszty mogłyby być dla aparatu państwowego zrekompensowane. A nasz przedsiębiorca, który chce
skorzystać w tym samym zakresie z zasobów internetu w innym państwie, co przedsiębiorca chiński czy indyjski, który może, czy włoski, niemiecki, francuski, który chce mieć nasze zasoby, nie ma takich samych szans, bo tam nieraz musi słono zapłacić. Czyli to jest pierwsza rzecz. Nie bądźmy naiwni. I nie musimy być mistrzami świata w otwartości i w bezpłatności. To tutaj chyba pani wyraża bardzo bliski pogląd panu profesorowi. Ale w tym zakresie. Natomiast nie zgadzam się z panem profesorem zupełnie w takiej wierze w to, że to jest kwestia gospodarcza i że lepszą rzeczą jest odpłatność i że że bezpłatność i udział administracji jest fetyszem. Administracja jest po to, żeby nam podciągać resztę społeczeństwa i wyrównywać szanse. Mamy ogromne grupy społeczne, które nie tylko nie mają dostępu do szybkiego internetu, ale w ogóle nawet tego dostępu do komputera często nie mają. I administracja jest po to, żeby wprowadzać sprawiedliwość tam, gdzie jest niesprawiedliwość. Trochę zapomina o swojej funkcji. Bo jeśli dobrze pamiętam, pan profesor powiedział, państwo niech się w ogóle od tego odczepi, niech to po prostu zrobią ludzie. Mówiąc no świetnie, ale to jest tak jak Cameron, który w Wielkiej Brytanii powiedział, będziemy mieli big society, które się będzie posługiwało big data czy big data. W związku z tym likwidujemy transport publiczny, niech kobiety i mężczyźni dobrej woli w organizacjach charytatywnych zapewnią transport publiczny. Ja się z tym nie zgadzam. Mamy takie obszary ubóstwa, Polska się nam tak rozjeżdża, nasze prawo już i tak jest prawem dla bogatych, że zapewnienie tej spójności, przywrócenie praw dla osób niepełnosprawnych, które tak samo mają prawo wejść na stronę internetową. Jest obowiązkiem państwa. Wziąć. Oczywiście do tego jest potrzebna rozumna administracja i samorząd terytorialny. Czy pana to jakkolwiek przekonuje? I nie lubię, jak pomiatają administracją, która profesor. Robi dobre rzeczy. Znaczy, mnie całkowicie przekonuje wyrównywanie szans i tak samo rozumiem rolę administracji. Tylko jest pytanie, właśnie pytanie jest, gdzie jest ta granica, tak? Bo wyrównanie szans polega przede wszystkim na daniu ludziom możliwości zarabiania pieniędzy i wyjścia własnymi siłami z tego, w którym się znajdują. W Polsce mamy taką sytuację, że mamy 13 milionów ludzi wykluczonych cyfrowo. Z tego połowa, 7,5 miliona, mówi tak, mam możliwości techniczne, bo mój sąsiad ma dostęp do internetu i mam możliwości ekonomiczne, bo stać mnie na tą opłatę, tak? No to tam, albo nawet mam ten internet, bo wnuka mam i mam ten internet, ale ja nie używam, bo nie mam po co. I dlatego to jest fetysz. Tak? Tu jest, w tym ja wiem, że tutaj było pytanie z sali przed chwilą, jeśli można prosić. O, tu pan był, proszę bardzo. Czy panu można mikrofon tam podrzucić, że byłoby dobrze słuchać? Proszę się przedstawić tylko i widzę pan następny w kolejce. Kłaniam się, Wojciech Winogrodzki. Tutaj reprezentuję Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej. Jestem również prezesem Zarządu Podlaskiego Związku Pracodawców. Nie wiem, czy państwo dobrze słyszą. Proszę chyba troszkę bliżej mikrofonu. Wojciech Winogrodzki, Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej i Podlaski Związek Pracodawców, część Lewiatana. Postaram się kompaktowo. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o tytuł debaty, to pierwszą część traktuję jako nieistotną tego pytania, natomiast niezwykle istotne jest drugie pytanie, jak zmieniać Polskę, czyli o model naszego kraju. Jeśli chodzi o relacje między państwem a gospodarką, to ja całkowicie się solidaryzuję z tym, co powiedział pan profesor Celary i nie będę tego wątku rozwijał, może poza tylko spostrzeżeniem, że jest dosyć istotne pytanie, czy państwo powinno być uprawiać działalność gospodarczą. To między innymi w wypowiedzi pana marszałka województwa Marszałka Ciepieli, tak? Tak jest, dokładnie się pojawiło. Między innymi, ale tutaj też państwo o tym właśnie dyskutujecie, na ile państwo powinno czerpać korzyści gospodarcze z zasobów publicznych. Ale ja bym się chciał skupić na relacjach państwo-obywatel. Bo państwo dyskutujecie troszkę teoretycznie, natomiast ja bym chciał przytoczyć dyskusję z wczoraj dosłownie. Ale bardzo krótko, bardzo tak, króciutko. Brałem udział w spotkaniu z wysoko postawionymi urzędnikami związanymi z Sejmem. I dyskutowaliśmy o perspektywie zbudowania platformy społecznościowej, która by pozwoliła na dyskutowanie projektów aktów prawnych naszego Sejmu w takim modelu społecznościowym.
I ze strony... To trochę co wcześniej mówił o tym pan minister Boni, tak? Ja się spóźniłem na pana Boniego, ale ja znam opinię pana Boniego, także dużo nie straciłem, mam nadzieję. Ale chciałbym wrócić do reakcji, z którymi się spotkałem. Pierwsza reakcja taka. Boże, nie mamy zasobów, żeby to cenzurować. Co? Przepraszam. I drugie. Państwo nie może publikować, czy pozwolić sobie na publikowanie wulgarnych wpisów, czyli bluzgów. I zobaczcie Państwo, ponieważ ten cyfrowy świat staje się jednak światem społecznościowym. Ja mówię tutaj o tej części obywatelskiej, prawda? Także pytanie o to, jak zmieniać Polskę, to jest pytanie o relacje państwo-obywatel w sytuacji, kiedy te relacje w internecie się zmieniają, one sterują światem. Bardzo panu dziękuję. Czy ktoś z Państwa tutaj w panelu chciałby to skomentować? Chętnie. Po pierwsze, jest rzeczą dla mnie ważną, żeby obywatel wiedział, co się w państwie dzieje. To, że każdy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest w tej chwili w sieci i można go przeczytać, jest rzeczą ważną. To, że Sąd Najwyższy ciągle stawia mi opór i wyroki Sądu Najwyższego nie są dostępne obywatelom, którzy potem na różnych platformach społecznościowych mogą to dyskutować, to jest rzecz naganna według mnie. I występuję stale o to, aby również te wyroki... Ale to kto jest winien tego zaniedbania, pani profesor? W tym przypadku Sąd Najwyższy i zgadzam się tu z panem Waglowskim i z działaniami w tym kierunku. Na sejm.gov.pl projekty ustaw są dostępne, ale rzeczywiście nie ma takiego ciśnienia społecznego, żeby poddawać te projekty właściwej krytyce i dlatego zgadzam się z panem, że każda kolejna platforma tego typu byłaby właściwa. Ale o co mi chodzi, że fetysz byłby wtedy, gdybyśmy powiedzieli, a jak nie jesteś w stanie skorzystać z internetu, twoja strata, jesteś wyłączony. Musi być prawo, żeby człowiek przyszedł do gminy i powiedział, nie mam komputera, nie korzystam z internetu. Proszę mi wydrukować i nie chcę. Czuję się nieswojo, jest już dla mnie za późno. My kształcimy, jestem za latarnikami, za wszystkimi akcjami, ale musimy uszanować podmiotowość. Ja wcale nie jestem taka pewna, czy zawieranie transakcji przez internet, które może dotyczyć renty dożywotniej lub odwróconej hipoteki. Czy jest bezpieczne? Czy to jest bezpieczne? Mamy już w tej chwili dla osób w podeszłym wieku, na przykład 85+. A w tym sensie, pani profesor, to nic nie jest bezpieczne w sieci, bo niebezpieczne są również dane amerykańskiego wywiadu, które widzę, Julian Assange. Chodzi mi o coś innego, że perswazja, techniki perswazji, które w tej chwili na pokazach z garnkami, pokazach medycznych się wyżywają, w przypadku, kiedy znajduje się to w sieci, tam, gdzie te osoby niedostatecznie przeszkolone, bo pan pytał, czy fetysz, czy katalizator. Szansa, katalizator, ale kiepskie przeszkolenie i stanie się potem w tej sieci ofiarą nieuczciwych praktyk też jest rzeczywistością, z którą się będą zderzały samorządy, gminy i miasta i właśnie administracja, która potem będzie tych ludzi ratowała. Pan minister chciał powiedzieć kilka słów. Padło pytanie o otwartość i ewentualnie jej granice. Ja powiem, że to jest kolejny przykład fetyszu obowiązującego tak naprawdę w internecie. Co to znaczy otwarty? Bo jednocześnie dyskutujemy o otwartym dostępie do zasobów kultury, a po chwili natychmiast przerzucamy się na otwarty dostęp do zasobów państwa, podczas kiedy są dwie zupełnie różne rzeczy. I ja na przykład, tak jak pan profesor zarzucił otwartyzm tym, którzy twierdzą, że powinien być łatwy i prosty dostęp, a nawet ponowne wykorzystanie dóbr kultury, tak ja bym zarzucił panu profesorowi otwartyzm w zakresie danych państwa, bo powiedział pan, drogie państwo, oddajcie, państwo niech odda ludziom do przetwarzania informacje, czy dane nawet, a te dane, z tym danymi rynek poradzi sobie lepiej. Więc ja tutaj zaapeluję, drogie państwo, nie oddawaj jednak tych danych. Z tego powodu, że nie chodzi o to, żeby oddać wszystko, co zbierałoś państwo dla konkretnego celu. Pamiętajmy, że instytucje publiczne, większość z państwa tutaj na sali reprezentuje instytucje publiczne, może robić z informacją i z danymi tylko to, na co prawo wyraźnie zezwala i tylko w takich granicach, w jakich prawo na to zezwala. Przekazując to na rynek, ten nasz zasób informacyjny, tracimy kontrolę. Oddajemy go tym, którzy mogą robić z nim wszystko, co nie jest zakazane. To są dwa zupełnie różne podejścia do tego samego zasobu. W związku z czym
fajnie, ja jestem za tym, żeby było szeroki dostęp do informacji o państwie, które umożliwiają transparentność, ale już nie poszedłbym tak daleko, że powiedział, drogie państwo, nie zajmuj się kwestiami związanymi z cyfryzacją, nie zajmuj się kwestiami związanymi z informatyzacją, z tego powodu, że na pewno ci to nie wyjdzie, rynek zrobi to za ciebie lepiej. I takim dobrym przykładem jest odwoływanie się stałe do przykładu banków, tak, że bankowość sobie świetnie poradziła, więc oddajmy usługi, żeby były zrobione tak jak bankowe. Wcale nie jestem przekonany, czy usługi publiczne in gremio nadają się do tego typu... Szanowni Państwo, ponieważ to konferencja jest cyfrowa, pytanie z internetu do pana profesora Celarego. Pisze Michał Golemo, odnoszę wrażenie, że dyskusja dotycząca otwartości zasobów pozostaje dyskusją akademicką i często odbywa się poza sferą osób, w której głównej mierze dotyczy, czyli młodych ludzi, które mogących czerpać realne zyski ze swojej kreatywności. Czy pana zdaniem, to do pana pytanie, w Polsce potrzebne jest poszerzenie dyskusji na ten temat, przeniesienie tej dyskusji w głównej mierze do sieci i używanie odpowiedniego języka, czyli to jest pytanie o komunikację. Z całą pewnością jest potrzebna taka dyskusja, tylko ona wymaga po pierwsze wprowadzenia precyzyjnych pojęć, bo czym innym jest na przykład prawo do... Mamy określoną ustawę, którą uchwalił Sejm. No Sejm uchwalił tą ustawę za nasze pieniądze, bo płacimy i posłom, i ogrzewamy salę Sejmu, prawda, i za nasze pieniądze wynajmują ekspertów i tak dalej, i tak dalej. To prawo nas wszystkich dotyczy. W takiej ustawie nie ma żadnych danych osobowych, w związku z tym te elementy dotyczące zakresu działalności GIODO w ogóle nie występują. Trudno, żeby za taką ustawę płacić, tak? Żebyśmy się dowiedzieli, co w tej ustawie uchwalono, do której mamy się w dodatku stosować. I to jest jeden przypadek, tylko takich przypadków można podać dziesiątki. Tak? Czym innego jest utwór pod tytułem, na przykład ktoś nakręcił film, tak, zainwestował, żeby ten film nakręcić, na przykład 2 miliony dolarów, liczy, że dostanie Oscara. No i teraz następnego dnia ten film się znajduje w sieci, bo ktoś wziął, prawda, skopiował go w taki czy w inny sposób nielegalnie i wpuścił go do sieci, co oznacza, że ukradł temu człowiekowi 2 miliony dolarów. Jakby tu kraść, jakby tu nie kraść i nie płacić, pan powiedział kiedyś, jednej ze swojej wypowiedzi kiedyś. Tak. Wiem tylko, że państwo... To wymaga, ta dyskusja wymaga wprowadzenia precyzyjnych pojęć, dlatego że jeśli ktoś myśli o takim przypadku właśnie kradzieży dóbr objętych prawem autorskim, a ktoś inny mówi o ustawach sejmowych i tak dalej, i nie wiadomo, o czym dwie strony dyskutują, to nie może doprowadzić do żadnych wniosków. W gruncie rzeczy, takie mam wrażenie przynajmniej, nie powinno być takie znowu bardzo trudne. Szanowny panie, proszę bardzo, proszę się przedstawić i krótkie pytanie albo krótki komentarz. Bardzo państwa proszę o nie przedłużanie tego, bo... Dzień dobry państwu, Robert Uliski-Sybułowski, Poczta Polska, Usługi Cyfrowe. Ja wejdę w polemikę z szanownym panem profesorem Celarym. Bardzo przepraszam, że pan profesor jest się pod takim obstrzałem, natomiast chciałem się podzielić jedną obserwacją dotyczącą tego, co pan mówił na temat potencjału rozwiązania problemów administracji publicznej poprzez wykorzystanie dostępności przez biznes. Otóż ja uważam, że taki model nie zadziała, dlatego że jeżeli my obecny model polegający na tym, że na przykład obywatel, żeby załatwić jakąś sprawę, musi przynieść kilkanaście pism, przełożymy w ten sposób, że urzędy wystawią swoje web serwisy, natomiast jakiś biznes przygotuje usługę polegającą na tym, że my to za was zrobimy i te kilkanaście pism wyślemy, to będzie model taki, który zakonserwuje istniejące rozwiązanie. Dokładnie tak samo, jak to wygląda w przypadku prawa podatkowego i wszystkich firm, kancelarii i firm księgowych, które w tej chwili czerpią korzyści ze skomplikowanego systemu i wcale nie jest w ich interesie uproszczenie. Także jednak to jest taka lekcja, którą musi administracja odrobić sama. Biznes moim odczuciem tych problemów nie rozwiąże. Bardzo dziękuję. Ja tylko króciutko odpowiem, dobrze? Jeśli można. Dobrze, no króciutko, proszę bardzo. Najlepiej to widać, to o czym myślę, to widać na następującym przykładzie. Powiedzmy, że ja, mieszkaniec Poznania, postanawiam się przenieść do Warszawy. W związku z tym muszę wykonać mnóstwo czynności administracyjnych. Mój dowód osobisty jest nieważny, prawo jazdy jest nieważne. Dowód jest ważny, dobrze, no to o jeden mniej. Prawo jazdy jest nieważne, dowód rejestracyjny jest nieważny, we wszystkich kontach muszę pozmieniać. Prawo jazdy chyba jest ważne. Jest nieważne. No bo ma adres. No ale to nie zmieniamy, to nie można mieć, że prawo jest nieważne. No. Prawo jazdy, no dobrze, no prosimy dalej. Do tego...
muszę pozmieniać we wszystkich bankach, w których mam konta, muszę podać nowy adres, tak? Muszę zmienić i tak dalej, i tak dalej. Otóż pytanie brzmi, wyobraźmy sobie, że prezes Rady Ministrów postanowił mi ułatwić sytuację i wszystkim, którzy się przenoszą z jednej gminy do drugiej gminy i chciałby wskazać jednego ministra, który ma mi zrobić zintegrowany serwis pod tytułem przeprowadzka, żebym w jednym miejscu, jeden raz podając swoje dane albo wyciągając ich z jakiegoś serwisu, wszystkie te sprawy załatwiły się elektronicznie. Otóż to jest niewykonalne. Dlatego, że zgodnie z tym, co mówił pan minister, każdy urząd działa w zakresie swoim prawnym i ten z Poznania nie ma nic wspólnego z tym z Warszawy i ten od prawa jazdy nie ma nic wspólnego z tym od paszportu i tak dalej, i tak dalej. Tak? W związku z tym tylko biznes jest w stanie zintegrować usługi, które muszą być wystawione przez poszczególne urzędy. Jedno zdanie, pani profesor, jedno zdanie i następne pytanie bierzemy z sali. Czułby się pan tak niebezpiecznie, żeby administracja państwowa wiedziała o każdej pana przeprowadzce? Czasami trzeba stawiać tamy na strumieniach informacji. Ja jestem ostrożniejsza przy wielkim integrowaniu danych za wszelką cenę i w każdym przypadku. Kolejne pytanie, proszę bardzo. Proszę trochę ostrożności. Wójt gminy Nagłowice. Ja to chciałam poprzeć panią rzecznik w sprawie zadań samorządów odnośnie wyrównywania szans dla mieszkańców. I moja gmina to jest mała, biedna gmina i jeżeli my jako samorząd nie zaangażujemy się w wyrównywanie tych szans, to ci ludzie nie mają po prostu możliwości. Nie będą w stanie kupić komputerów, nie są w stanie opłacić internetu, nikt nie jest w stanie ich przeszkolić, żeby z tego korzystali. Także tutaj my na przykład korzystaliśmy z działania 8.3 i to u nas odniosło sukces i mamy nadzieję, że takie zadania, takie programy będą w następnym okresie finansowania. Tutaj na sali są specjaliści, ale to co było powiedziane, że kilka czy kilkanaście milionów naszych mieszkańców po prostu nie ma takiej możliwości korzystania. Bardzo pani dziękuję. Tak, a chciałam również powiedzieć już tutaj też panu profesorowi, że panie profesorze, jeżeli biznes przejmie wszystkie dane osobowe i zacznie się nimi handel w sieci, to naprawdę nie chcemy i pan profesor też nie chce żyć w takim świecie. O tym nikt nie mówi. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, my właściwie płynnie przeszliśmy do następnego tematu, który jest na liście naszych ważnych spraw do załatwienia dzisiaj podczas tej sesji, podczas tej dyskusji, czyli do e-usług. Platforma ePUAP, która dzisiaj była cytowana tutaj w jednej z prezentacji, oczywiście funkcjonuje, już od jakiegoś czasu się rozwija, ale konia z rzędem temu, kto znajdzie przeciętnego obywatela na ulicy polskiego miasta czy SIK, kto będzie wiedział, co to tak naprawdę jest ePUAP i że to się pisze przez U, a nie przez EU. My zapytaliśmy mieszkańców Warszawy o to, czy korzystają i w jaki sposób korzystają z cyfrowych narzędzi przy załatwianiu spraw administracyjnych, o których już częściowo dzisiaj mówiliśmy. Zobaczmy. Są takie sprawy, które można załatwić już przez internet i nie trzeba jakby tracić na to czasu, żeby stać w kolejkach w urzędzie. Jest to fajna sprawa. Ja działam w sferze budowlanej, gdzie postępowania są nadzwyczaj skomplikowane i brak osobistego kontaktu z urzędnikiem powoduje, że właśnie nie może załatwiać tej sprawy. Więc próby, które robili, ja nie, ale moi koledzy załatwienia spraw tego rodzaju przez internet skończyły się niepowodzeniem. No nie korzystam, powiedzmy, ze składania dokumentów w sposób elektroniczny, ponieważ sytuacja w urzędach się poprawiła i jestem zadowolony z obsługi, nie czekam w kolejkach. Korzystam z PIT-ów, składanek do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem internetu oraz z sądu elektronicznego postępowania uponinawczym, bo to wynika z mojego zawodu. Wolę osobiście chodzić do urzędów. Wybieram sobie miłe panie, które wyglądają przynajmniej optycznie jako miłe. Siadam. Mówię, dzień dobry, jak się pani dzisiaj czuje? Przyszedłem załatwić taką i taką sprawę, zażartuję i na ogół pani się rozchmurzy, bo są na ogół zachmurzone i sprawę załatwi. Internetowo jest to niemożliwe. PIT-a wysyłam już przez internet, więc żeby nie stać w kolejkach w urzędzie skarbowym. Ja akurat nie załatwiam to po staroświecku, znaczy Jaszczurzyca jestem, ale uważam, że jeżeli ktoś to umie robić, lubi robić, pasuje mu, to powinien korzystać, bo to jest po prostu łatwiej i na pewno no, oszczędniej na czasie. Wysyłam PIT-y przez internet.
Drogą mailową. Rozliczenia roczne też robię elektronicznie i przez znaczy robię elektronicznie, drukuję i idę do urzędu. Na wszelki wypadek. Tak. Chociażby po to, żeby mieć pieczątkę, że złożyłem, prawda? Myślę, że w najbliższych latach w ogóle zniknie papierowy obieg dokumentów i to zarówno w obiegu oficjalnym, urzędowym, jak i prywatnym. Będziemy tylko posługiwali się pocztą elektroniczną. Wszystkie dokumenty, również w sądach, pozwy, wszystkie apelacje, zażalenia będą składane. To jest kwestia oczywiście najbliższych lat, jeszcze nie dzisiaj, ale do tego zmierzamy. Będzie duża oszczędność papieru. Proszę Państwa, lud przemówił. W tej sprawie mój ulubieniec to ten pan z wąsami, który z taką atencją odnosił się do bezpośredniości kontaktów takiego międzyludzkiego, ale to być może też jest jakieś otwarcie drzwi, przynajmniej uchylenie drzwi, no słowo duże na K, czyli korupcji. Państwo patrzyli tak trochę można powiedzieć, EPUA powinien być z niedowierzaniem za zainteresowania pani profesor. Dlatego, że wyobraźmy sobie taką sytuację, że ePUAP działa, bo on nie działa, więc na szczęście nie ma na razie problemu, ale... U mnie działa. Proszę? U mnie działa. No tak, ale to pan jest wyjątkiem, także... I wyobraźmy sobie, że na jednym serwerze jest zgromadzone dane osobowe 40 milionów Polaków i że ten serwer jest zabezpieczony ulubionym hasłem naszej administracji admin 1. Tak. Ale pani profesor, ale tak nie jest po prostu. Wyobraźmy. Nie jest ani te 40 milionów. Nie, no nie jest, danych, bo nie działa, więc. Ani ten admin jeden, tak? Tak po prostu. Ja wiem, ostatnio mi mówiono, że SMS-em jest potwierdzane, więc to jest, prawda, zabezpieczone. Ja się pytałem kiedyś właśnie pana ministra, co się stanie, jeśli. Czy są procedury awaryjne na przypadek włamania do ePUAP-u? Bo jeśli Wisła zaleje jakiś obszar, to są procedury awaryjne i wiadomo, co należy zrobić, kogo ewakuować, kto jest za co odpowiedzialny i tak dalej. A czy są procedury administracyjne, awaryjne, które mówią, co się zrobi, jeśli ePUAP będzie działał, tam będą dane osobowe 40 milionów Polaków i ktoś się do tego włamie, bo to oznacza skompromitowanie całego systemu prawnego w Polsce, bo każdą decyzję będzie można podważyć. Ja widzę podniesioną rękę, ale wiem, że też na sali są ludzie, którzy są odpowiedzialni czy współ... To jest właśnie człowiek odpowiedzialny. No to o, to właściwa ręka została podniesiona do góry. Prosiłem bardzo o mikrofon do tej ręki, a później pani profesor Lipowicz. Tak. Słuchamy obrony pułapu. Dzień dobry Państwu. Michał Bukowski, Centrum Projektów Informatycznych. No ja nie jestem odpowiedzialny za pułap jako taki, ale pracuję od kilku działa lat. Działa czy nie działa? Działa. Po pierwsze działa od 2008 roku. Po drugie tam żadne dane osobowe nie są gromadzone, bo ePUAP to jest zupełnie inne rozwiązanie, panie profesorze. ePUAP jest realizacją metafory operatora komunikacyjnego i przez niego przepływają pewne dane, ale są nadal przechowywane w rejestrach. Więc jeżeli ktoś oczywiście wysyła pismo do urzędu, to przez ePUAP przechodzą dane osobowe zawarte w tym piśmie, natomiast te rejestry, czyli 40 milionów wpisów, tak jak w rejestrze PESEL, są zupełnie poza ePUAP-em. A odpowiedź na to, co się stanie, jak ePUAP padnie, oczywiście są plany awaryjne, są zapasowe serwerownie, także proszę się nie obawiać. Ja się nadal dziękuję obawiam, bardzo. Bo mi chodzi o profil zaufany. Ja wchodząc na ePUAP mogę się podpisać na każdym akcie administracyjnym. Nie. W związku z tylko tym... Tylko na bardzo niektórych. No dobrze, na wszystkim, co jest umieszczone na ePUAP-ie. Nie. Absolutnie. Tam, gdzie jest potrzebna weryfikacja tożsamości, która jest większa niż ten poziom, który nazywa Unia Europejska poziomem C, pojawia się tylko bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Z tego się można osobno naśmiewać, tak? To jest może osobna rzecz, o którą trzeba dyskutować, ale nie mówmy, że ePUAP równa się profil zaufany ePUAP. Profil zaufany ePUAP jest jedną z usług, którą świadczy ta platforma. Okej. Okay. Tak? Niezależnie od wszystkiego, przyjmując to z pełną wdzięcznością, wszystko, co można podpisać podpisem elektronicznym, podpisem za profilem zaufanym, w przypadku ataku hakerskiego zostanie skompromitowane. I teraz pani profesor Lipowicz, która się już od dłuższego czasu dopomina, nie miała szansy. Jest kilka elementów. Po pierwsze, rzeczywiście nigdy nie należy lekceważyć możliwości ataków na zasoby i serwery administracji publicznej. I jak czytam, że są kraje
tak różne jak USA i Chiny, które mają swoje jednostki bardzo wysoko wyspecjalizowane, antyhakerskie, pseudohakerskie do bezpieczeństwa sieci, to myślę, że i my już dawno takie jednostki bezpieczeństwa, patrz przykład Estonii i tego wielkiego cyberataku na Estonię, potrzebujemy. Po drugie, ja mam swoje wątpliwości dotyczące efektywności kosztów ePUAP-u. Już jest czas, żeby zobaczyć, ile nas to kosztowało, jak z tego korzystamy i czy nam się opłaciło i co trzeba zrobić. To nie oznacza dyskredytacja ePUAP-u, to oznacza trzeźwe spojrzenie, ile nasza administracja w to włożyła. I co zrobić, skoro podpis elektroniczny był taką inwestycją, która w gruncie rzeczy nie zadziałała tak, jak oczekiwano. A propos kolejnego fetysza. Czy pojęcie pieczęci elektronicznej, czy innych pojęć, czy modyfikacja profilu zaufanego nie byłaby już jakimś wyjściem, bo trzeba cały czas się rozwijać w tym zakresie. Po drugie, jednak musimy zawsze uważać, bo może to jest taki efekt, jak było z EPIT-em. Tutaj Państwo mówili, że jednak nawet jak sobie wydrukują, to już robią rozliczenia. Wiemy, że bardzo długo elektroniczne rozliczenia podatkowe w ogóle nie funkcjonowały. To były śmieszne liczby. Aż nagle zażarło, jak się to mówi kolokwialnie. I teraz jest problem, czy z ePUAP-em. Ja bym chętnie wiedziała, jakie są badania. Czy tu mamy do czynienia z tym problemem, który był w EPIT-cie, że malutko, bardzo słabo, po czym nagle ten efekt kuli śniegowej nastąpił. W przypadku PIT-u wiemy dokładnie, z czego to wynikało, tak? To znaczy tam właśnie kwestia uwierzytelniania była przełomowa, tak? Dopóki to był, przepraszam, że znowu powiem to fatalne słowo, bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, to było jest jeszcze gorsze niż fetysz. Było to tak łatwo, było to tak łatwo zrobić, jak wypowiedzieć te sformułowania. Kiedy to zniknęło, okazało się, że usługa jest realizowana. Pytanie z tyłu, z końca sali, dostrzegam tam podniesioną rękę. Bardzo prosimy o mikrofon i słucham. I jeszcze tutaj. Piotr Szyk, jestem dziennikarzem. Najpierw ad vocem. Panie profesorze, początkowo pan mi się bardzo podobał, ale za dużo pan mylnych informacji tu przekazuje. Odniosę się do tych 2 milionów skradzionych dolarów. Kiedy padł taki serwer Mega Upload, okazało się, że on przekazywał filmy, te też za 2 miliony dolarów, a nawet droższe. Okazało się, że ludzie przestali chodzić do kina, to znaczy chodzą mniej do kina niż chodzili wcześniej. Także te filmy w sieci coś dają, są efektem kulturotwórczym dla niektórych ludzi. A teraz do rzeczy. Dzięki też bardzo proszę pana o skrótowość, jeśli tak, może. krótko. To jest rzecz bardzo krótka. Dzięki internetowi dowiedziałem się, a dotyczy to ochrony danych osobowych, że pan minister Rostowski chce mieć dostępu do kont osobistych wszystkich Polaków, to znaczy tych, którzy konta takie mają. Co państwo na to? Bardzo dziękuję i zanim odniesiemy się do tego, jeszcze jedno pytanie z tej części sali. Bardzo proszę. Pytanie bądź komentarz. Dziękuję bardzo. Może komentarz. Kajetan Wojcik, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Proszę państwa, przysłuchuję się dłuższy czas temu, co tu słyszę i widzę, że bardzo wiele pojęć my po prostu mylimy albo nam się mieszają. Jeżeli chodzi o ePUAP, to ja jestem użytkownikiem od samego jego początku i mogę powiedzieć, że nie jest prawdą, że on stwarza jakieś trudności w działaniu. Przenosiłem się z miasta do miasta, przeprowadzałem się i proszę państwa, nie był to większy wysiłek niż udanie się do sklepu po bułkę. I załatwiał pan tę sprawę ePUAP-em? Jednorazowo, tak. Załatwiałem ePUAP-em, dlatego że zarówno gmina go używała, jak i w nowym miejscu pracy. Mogłem wykorzystać mechanizmy, które działały. I to działa. Chodzi mi o coś innego. O to, o czym mówił pan profesor z tymi web serwisami wystawianymi. Proszę państwa, rzeczywiście mogłoby tak być, że biznes mógłby bardzo wiele rzeczy ułatwić i nakręcić. Znam wiele takich przypadków, tylko tu nie jest czas, żeby o tym mówić i miejsce, że mogłoby tak być, ale proszę pamiętać, że biznes działa w tej sferze, o której mówił minister Wiewiórowski. Co nie
zakazane, dozwolone. To dozwolone. I to jest bardzo niebezpieczna rzecz. I to jest to, co powoduje obawy u pani profesor Lipowicz. Jeżeli będziemy rozróżniać te dwie sfery, że... Słuszne obawy. Bardzo słuszne, że... Przepraszam, dokończę jeszcze, bo tak, tak. My mówimy teraz o rejestrach dostępnych. Proszę państwa, te rejestry, które są dzisiaj dostępne, kto potrafi, to bardzo wiele rzeczy związanych z całą otoczką człowieka jest tak wystawionych, że umiejętne użycie tego pozwoli widzieć naprawdę 90% tego, co jest wokół człowieka. Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden ostatni głos i później będziemy już komentować. Bardzo proszę. Jan Gorski, Plum Web Solution. Ja od lat obserwuję platformę Pułap i profil zaufany. Cudu nie będzie, jeżeli się czegoś nie zmieni. To znaczy sam na własny użytek prowadzę taką statystykę, ile jest profili zaufanych w funkcji czasu. Nie ma czegoś takiego dostępnego na stronach CPI. Ten wzrost jest liniowy od 2 lat. Czyli jest, jeżeli jest liniowy, to nie jest to analog tej sytuacji jak z PIT-ami. Kluczowy jest łatwość podpisu. To znaczy, żeby wykonać jakąś czynność administracyjną, trzeba przemyśleć to wcześniej i pójść, żeby sobie wyrobić ten podpis. I korzystam z niego niezmiernie rzadko, a dodatkowo on jest lichej wiarygodności. To znaczy, jak ktoś korzysta z bankowości, to dlaczego korzystamy z bankowości? Bo mamy do niej zaufanie. I tutaj jest to samo, musimy mieć zaufanie. Jeżeli mamy podpis, który jeżeli zapomnimy hasło, dostajemy te hasło mailem od 3 lat i zarówno każde kierownictwo CPI uważa, że to nie jest błąd. Co więcej, przy pierwszym logowaniu nie musimy zmienić tego hasła. I to jest wiarygodne podpisanie się i to hasło w większości przypadków zostaje na naszym Gmailu i paru innych serwisach. Mam tylko prośbę, nie wchodźmy aż tak głęboko w szczegóły, bo ta dyskusja kompletnie ugrzęźnie. To oczywiście dobrze. Pan ma rację, tylko... Chodzi o to, że to jest niebezpieczne, to znaczy i to się nie zmienia. To trzeba zmienić, a ten trend liniowy pokazuje, że to się nie zmienia. Od 3 lat przynajmniej. Bardzo panu dziękuję. Wróćmy do głównego wątku. Ta dyskusja, ponieważ już ten temat musimy powoli kończyć, ona ma też na celu przekazanie pewnych wskazówek rządzącym. Te wskazówki też wynikają z tego, co państwo przed chwilą powiedzieli. Czy państwo mogliby się odnieść bardzo krótko do tego, jakie wy dalibyście wskazówki rządzącym decydentom w tej sprawie i przechodzimy do ostatniego tematu tej dyskusji. Bardzo proszę, pan minister. Ja mam prostą wskazówkę w sprawie, którą pan tutaj wywołał, a która się troszkę wymyka z naszej dyskusji, czyli tego, co zapowiada Ministerstwo Finansów, jeżeli chodzi o dostęp do danych osób, to właściwie pani profesor już powiedziała tą wskazówkę, tak? Już była kiedyś taka sytuacja i ona zakończyła się tym, że to jest sprzeczne z konstytucją. W związku z czym wskazówka dla tych, którzy proponują takie rozwiązania, przeczytać tamten przykład i zobaczyć, dlaczego on nie jest możliwy do zrealizowania. Natomiast przy drugiej kwestii tego pytania, czy właściwie tej uwagi, która została przed chwilą zadana, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tych podpisów, to ja wróciłbym do tego, o czym pan mówił na samym początku i do tego przedstawiciela Western Union tak? Który mówił o tym, że telefon jest całkowicie nieprzydatny. On właśnie dlatego mówił, ponieważ on uznał, że telefon jest niewystarczająco bezpieczny, żeby przydał mu się do biznesu, jakim jest przekazywanie pieniędzy z jednego miejsca w drugie miejsce. Proszę państwa, są takie dziedziny, w których ekonomika podpowiada nam, że takie rozwiązania nie do końca bezpieczne, ale łatwe i szybkie są dobre i się sprawdzają. Może pan dyrektor jeszcze kilka słów, bo nie miał ostatnio szansy przebić się. Ja przysłuchiwałem się tej dyskusji, sądzę, że to też w dużej mierze wynika z tego, jest tych wypowiedzi na ulicy, które były, że tak naprawdę też niewiele jest podejmowanych działań, żeby edukować. Mówimy o pewnych obszarach, no, nikt się nie przeprowadza co drugi czyli dwa razy w roku. Kompetencje. Dokładnie tak, więc jeśli chcemy, żeby osoby korzystały też z możliwości nowych narzędzi, które tworzymy w administracji dla obywateli, w to dajmy się tym obywatelom szansę na ten temat dowiedzieć. Pani profesor Lipowicz, jedno zdanie? Nie, trzy. Dobrze, 2,5. EPUEP tak, ale po tej reformie dostępności i po oszacowaniu doświadczeń kosztów zgodnie z tym, o czym mówił pan, jeżeli byłaby taka próba ze strony jakiegokolwiek resortu, żeby się dobrać do naszych kont osobistych, gromadząc informacje, które nie są niezbędne w demokratycznym państwie prawnym, to państwo gwarantuje, że wystąpię do Trybunału Konstytucyjnego i tak jak przy tej pierwszej próbie myślę, że będziemy skuteczni.
Jeżeli chodzi o rządzących i czego się powinni trzymać, to żeby było lepiej widoczne, to bardzo staroświecką technologią wydrukowałam badanie dostępności stron www dla osób niepełnosprawnych, niewidomych, głuchych. To jest pan bardzo praktyczne i uroczyście wręczę panu redaktorowi jako wskazówkę dla rządzących. A dla pana profesora mam taki malutki przykład, bardzo klasyczny, jeden z pierwszych, który w swoim książce na ten temat pisałam, co może zrobić, właściwie dlaczego nie oddajemy naszych danych spokojnie, z zaufaniem biznesowi, skoro jest to legalne i nic takiego. Klasyczny przykład, szpital położniczy udostępnia dla celów marketingowych dane kobiet, które urodziły dzieci. Położnice są nawet szczęśliwe, bo dostaną wyprawkę, próbkę pieluszek i nie jest to nic nagannego. A szpital dostanie pralkę albo jakieś urządzenie dodatkowe od sponsora. Ale wśród tych kobiet są kobiety, których dzieci zmarły przy porodzie. I ta kobieta być może nawet jeżeli pielęgniarka okaże wrażliwość i schowa te próbki, nie dostanie tych pieluszek, ale będzie co rok dostawała życzenia z okazji kolejnych urodzin dziecka i całą skrzynkę reklamówek stosownych dla wieku dziecka, pieluszek, zabawek i gratulacji z okazji ukończenia przez maluszka pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego roku życia. Legalnie? Legalnie. Prawda? Z punktu widzenia biznesu. Były dane osobowe, które zostały użyte do innego celu niż zostały zebrane, a to, że kobieta doznała załamania nerwowego, już nigdy to już nie jest kwestia do poza biznes. To już jest kwestia poza biznes. Oczywiście... Jakość bazy danych, która tak. została przekazana. I jeszcze na koniec pan profesor Celary, ale... króciutko. Znaczy, ja jestem wielkim zwolennikiem ścisłej ochrony danych osobowych. Pan minister świadkiem, że wielokrotnie na ten temat się wypowiedziałem, więc tutaj akurat nie ma uwagi... tu sprzeczności. Nie, tak? Absolutnie dobrze. Nie ma sprzeczności. Natomiast chcę też powiedzieć jeszcze raz na temat ePUAP-u, bo uważam, że to jest kompletnie nietrafione przedsięwzięcie. Na ePUAP-ie idea jest taka, że jedna usługa świadczona przez gminę pojawia się 2500 razy, bo jest 2500 gmin. Ale panie profesorze, wolałbym, żeby pan sformułował jakąś radę dla rządzących, ja wskazówkę radę dla rządzących, bo jak wejdziemy w ePUAP, to już utoniemy. Chcę do tego nawiązać. Radą dla rządzących jest to, o czym już mówiłem wcześniej, podejście procesowe. A nie podejście administracyjne. Mamy 2500 gmin, to będziemy na jednym portalu wywieszać 2500 takich samych usług. Też więc zwrócenie się w kierunku, to oznacza zwrócenie się twarzą do obywatela przez administrację. A ponieważ administracja sama tego nie może zrobić, bo nie ma do tego prawa, to musi powiązać swoje siły z biznesem. Czy to oznacza naruszenie ochrony danych osobowych? W żadnym wypadku. To jest tylko kwestia odpowiedniej organizacji. Ale jeżeli pan redaktor pozwoli, to chciałam się też pokłonić przed samorządami i podziękować za to i poprosić, nie tyle jako wskazówkę dla rządzących, ale prośbę dla tych, którzy rządzą Polską lokalną i regionalną, abyście państwo wyrównywali szanse, wprowadzali coraz to nowe grupy, które są ekonomicznie w najtrudniejszej sytuacji do Polski cyfrowej i nie dali się onieśmielić. Pani profesor to ma siłę przekonywania. Proszę państwa, Artur Krawczyk na Facebooku napisał, tematy w dyskusji bardzo ważne, ale nieco oddalamy się od odpowiedzi na pytanie zadane w tytule debaty. Swoje poglądy zaprezentował tylko profesor Celary. Chętnie poznam zdanie wszystkich dyskutantów. Proszę państwa, przed nami trzecia, ostatnia część tematyczna tej debaty. Będziemy mówić o przyszłości, o perspektywie przyszłości, no żeby nie było sztywno i nudno. Postanowiliśmy o tę perspektywę przyszłości zapytać najmłodszych obywateli naszego kraju. Zobaczmy, co powiedzieli. Wyobrażam sobie taką technologię ze Star Wars. Że wszystko będzie używane na Słońce. Wyobrażam, że każdy używa komputera i tableta i robi takie różne fajne rzeczy. To na telefonie będzie można grać w płytę, jaką się chce. I no, wyobrażam sobie cudowną technologię. Słuchajcie, ja byłem trochę zadziwiony, drodzy państwo, trochę zawiedziony, chciałem powiedzieć,
taką niezbyt daleko rozpędzoną wyobraźnią w sumie tych młodych ludzi, zwłaszcza w kontekście pewnego artykułu, który być może niektórzy z Państwa znają. Ten artykuł, czy możemy prosić o slajd, który gdzieś tam pewnie koledzy macie pod ręką. O, to jest artykuł, który został napisany przez Kurier Krakowski w 1926 roku. Chyba w tej chwili nie jest tu napisane, bo obcięty jest ten artykuł, ale znacznie przed II wojną światową. I on nosi tytuł Świat w roku 2000. Najpiękniejszy fragment z naszego punktu widzenia to jest ten, który jest tutaj w prawym dolnym rogu. Ja go przeczytam dla tych z Państwa, którzy nie dostrzegają. Posłuchajcie, jak pisano 10 lat przed II wojną światową. Gazety nie będą jak dotychczas drukowane na papierze, panie dyrektorze. Wydawcy abonentom swoim udzielać będą wszystkich informacji przy pomocy aparatu, przy pomocy aparatu dalekowidzącego. Ojciec do synka zamiast powiedzieć skoczno po gazetę, powie nastawno aparat gazetowy, z którego właśnie ja teraz korzystam, ten aparat gazetowy. Przyciska się odpowiedni guzik i matowa z mlecznego szkła szyba rozbłyska światłem. Odczytuje się najnowsze telegramy, artykuły wstępne, wiadomości kronikarskie, felietony. Wszystko to urozmaicone obrazami ruchomymi, rozsianymi w tekście. Biblioteki staną się zbyteczne, ponieważ można będzie zaabonować i przy pomocy aparatu działającego na odległość włączyć w każdej chwili interesującą książkę. Przyznam szczerze, że jak czytałem to, a to jest autentyk, 26 czy 7 rok, to no, był autorem. Byłem w szoku. Ale pogratulować trzeba im umiejętności przewidywania. A kto był autorem? Ja w tej chwili nie pamiętam nazwiska, to jest do sprawdzenia, bo po prostu to jest obcięte, ale to jest Kurier Krakowski. Bardzo łatwe do sprawdzenia. No, w tej chwili nie mam tego pod ręką. Znakomite. Ale znakomite, prawda? Ja życzę Państwu takich sukcesów w przewidywaniu tego, co się będzie działo w najbliższej perspektywie, chociaż tutaj powinniśmy mówić do 20 roku, ale możemy mówić też i w lekko szerszej perspektywie. Co z nami zrobi jako państwem impet cyfrowy w najbliższych kilku latach? A mamy do wydania olbrzymie pieniądze i to będzie ta ostatnia perspektywa tak zasilająca nas finansowo w tej sprawie. Ale pamiętajmy o ostrzeżeniu Portugalii, która wydała pieniądze na autostrady również tam, czy o doświadczeniu Luizjany, która mając kiedyś wielkie środki rządowe, wydała je często na drogi i autostrady prowadzące donikąd, albo takie, po których ludność po prostu udała się na emigrację. Jest ważne, żeby te pieniądze nie przysłoniły celów społecznych. Aczkolwiek mi się wydaje, że jeśli one będą wydane rzeczywiście na cyfryzację tych rejonów, które są, nazwijmy to, niewielkomiejskimi, a nadal w Polsce tak naprawdę duża część kraju to nie są duże aglomeracje miejskie, to tam jest olbrzymi potencjał intelektualny. My w Dzienniku Rzeczpospolita często współpracujemy z gminami, z samorządami lokalnymi. Tam jest naprawdę olbrzymi potencjał intelektualny też wśród młodych ludzi, którzy jeśli tylko mają dostęp do informacji, których jeśli tylko można zainspirować tym, co się dzieje na świecie, oni są naprawdę równoprawnymi graczami z młodymi ludźmi, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu czy w Anglii. Jeśli oni się komunikują za pomocą internetu, mają swoje pomysły, mają swoje wizje, mamy z nimi czasami kontakt, to są naprawdę ludzie, gdzie to robi wrażenie, z jakimi nowymi pomysłami. Panie dyrektorze, to jakie to powinno nieść za sobą implikacje na te najbliższe kilka lat, które trzeba będzie jakoś zaprojektować? No będzie worek pieniędzy, wydaje mi się, że trzeba dalej tak naprawdę iść w tym kierunku, żeby rzeczywiście internet stał się czymś tak powszechnym, jak nie wiem, no nie rozmawiamy o tym, czy każdy powinien mieć dostęp do prądu czy do wody. Więc wydaje mi się, że tak samo naszym celem powinno być, że nie będziemy za 5-10 lat dyskutować o tym, i to powinna robić dostęp do szybkiego internetu. Czy biznes raczej państwo? Przede wszystkim administracja publiczna. Dlatego, że to jest pewnego rodzaju stworzenie jakby bazowych możliwości dla życia, dla funkcjonowania. Kluczowy temat, w który powinno się inwestować, to z tego co pamiętam przed chwilą pan mówił o edukacji, tak? O rozwijaniu kompetencji cyfrowych. No to jest jakby... Oczywiście, że tak, bo edukacja jakby jest częścią tego składową, bo tak naprawdę co daje internet? Internet daje przede wszystkim dostęp do informacji, w całym spektrum tego, czym jest informacja. A z tym jest powiązana też edukacja, wiedza, inspiracja, która wynika po prostu z tego, co można się z internetu dowiedzieć. Przypominam też, że bardzo mile widziani są Państwo. Proszę bardzo, widzę tam podniesioną rękę. Bardzo proszę. Krótkie pytanie albo krótki komentarz. Być może na temat tego, czy administracja publiczna jest w stanie... Może komentarz. Iwona Przybyła, jestem latarnikiem Polski Cyfrowej.
Przyjechałam z Inowrocławia, małej miejscowości, ale bardzo urokliwej. Zapraszam Państwa serdecznie do uzdrowiska. Wykorzystuję tę okazję, żeby pochwalić miejscowość. Chciałam powiedzieć, że po pół roku działań właśnie z osobami wykluczonymi cyfrowo, zastanawiam się nad tym, znaczy jednak uważam, że biznes, usługi, e-usługi miałyby rację bytu, jeżeli biznes dofinansowywałby właśnie te osoby, które są wykluczone. Ponieważ wśród tych osób jest bardzo trudno przeprowadzić zmianę mentalną. I po pół roku pracy widać, że stopniowo to zaczyna funkcjonować, ale zmiana nie jest szybka. Czyli myślę, że właśnie to oddalanie się jest bardzo dobrze widoczne właśnie z perspektywy małych miast, miasteczek i ja to dostrzegam, natomiast troszeczkę żałuję, że przedstawiciele władz ode mnie z miasta nie zdecydowali się tutaj przyjechać. Ja ich reprezentuję. Mam nadzieję, że wnioski będą chcieli wykorzystać, działając wspólnie na naszym gruncie lokalnym. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy władze Inowrocławia i bardzo prosimy o wspieranie tych inicjatyw, o których... A ja pani dodam tylko jeszcze jedno z punktu widzenia biznesu, że my na przykład tę inicjatywę wspieramy jako wydawnictwo i włączyliśmy się w tę inicjatywę. Natomiast też pamiętajmy o jednej rzeczy, no, że żaden biznes nie zastąpi pewnych, nazwijmy to, podstawowych obowiązków, jakie ma państwo. To jest kwestia pewnego rodzaju tak naprawdę współdziałania, bo też biznesu szeroko rozumianego od państwowości państwa oddzielić nie można, więc to jest kwestia znalezienia tak naprawdę właściwej formuły współfunkcjonowania i spełniania swoich obowiązków. A kto powinien taką formułę stworzyć? Kto powinien stworzyć taką architekturę, czy jakiś nowy model biznesowy, który by... No, formuła udziału administracji jest, wynika wprost z konstytucji. Dokładnie. Kiedy administracja, a nie biznes ma rację bytu. Albo jeżeli chodzi o wyrównywanie szans ludzi, którzy na wolnym rynku takich szans nie mają i potrzebują albo pomocy startowej, albo stałej, jak niepełnosprawne osoby, dla wyrównania na przykład kosztów dostępu czy innych usług, albo tam, gdzie rola administracji jest jakby taką rolą akuszera, pomocnika, nawet w partnerstwie publiczno-prywatnym również? Również, gdzie mamy inkubatory. Profesor, czy pani uważa, że partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce dobrze funkcjonuje w tej dziedzinie? Jest, mój współpracownik z katedry napisał pracę na temat partnerstwa publiczno-prywatnego doktorską. Liczy ona 650 stron, mogę panu redaktorowi przesłać, ale wniosek czego ona dowodzi, jest jasny. Pani profesor? To partnerstwo nie funkcjonuje, ponieważ prawna regulacja, oczywiście tam są porównawcze, jest katastrofalna i trzeba ją zmienić. A partnerstwo publiczno-prywatne jest koniecznością. Nie wiem, czy pan profesor się na to pewnie burzy, jak słyszę, bo... Nie. Opinie na temat PPP jest takie, że brakuje mu jeszcze czwartego P, które się nazywa prokurator. To znaczy samorządowiec, który byłby skłonny podjąć na gruncie tej ustawy jakąś działalność, powinien od razu złożyć doniesienie na samego siebie do prokuratora. I nosić ze sobą szczoteczkę do zębów. Tak. Natomiast ja bym jeszcze chciał powiedzieć jedną rzecz dotyczącą tematu tej części debaty. Mianowicie te pieniądze nie zostaną zmarnowane, jeśli będziemy pamiętać o jednej prostej rzeczy. Zwrot na zainwestowanym kapitale. Jeśli przy planowaniu tych wszystkich wspaniałych przedsięwzięć, takich czy innych, ktoś odpowie mi w każdym przypadku, jaki jest zwrot na zainwestowanym kapitale. W tym kapitale społecznym też, tak? I społecznym, i finansowym, bo jeśli to są ostatnie pieniądze, jakie dostaniemy na tę rzecz, to naszym głównym zadaniem jest zapewnienie, żeby z tego kapitału powstało zwrot na kapitale, tak, żeby to się kręciło. Jak pan chciałby to, przepraszam, indeksować? Co 5 lat, co 10 lat, co 20 lat? Bo być może inwestycja zrobiona dzisiaj za 20 kilka lat będzie... Jeśli pójdzie pan do... Ja wczoraj byłem na konferencji, Kongres Gospodarki Elektronicznej organizowany przez Związek Banków Polskich i oni doskonale wiedzą. Przychodzi ktoś z pomysłem, mówi, mam taki pomysł, potrzebuję takiego kapitału. Oni mówią, dobrze, jaki będzie zwrot na tym kapitale, jakie jest ryzyko? Jak uznajemy, że to jest OK, wchodzimy. Nie, uznajemy, że to nie jest OK, nie wchodzimy. Jakby jakiemuś bankowcowi ktoś opowiedział o ePUAP-ie, tak? No to prawdopodobnie by umarł ze śmiechu, ale dobrze, ale to są kategorie wyłącznie, panie profesorze, z całym szacunkiem, ale ekonomiczne, gospodarcze, finansowe, fiskalne, jakkolwiek to nazwać. Ale jest jeszcze coś takiego jak kapitał społeczny, który wymyka się tym... Ja nie mam nic przeciwko temu, tylko jeśli wszystkie te pieniądze zainwestujemy właśnie w taki sposób, że w następnej perspektywie
nic nie będziemy mieli, bo z tego nic nie będzie powstawać, no to nie jest żadna droga. Ale rozumiem, że przynajmniej ten początkowy argument pan akceptuje, że istnieje coś takiego jak kapitał społeczny, który się nie rozlicza co 5 lat, tylko co 50. Nie, ja rozumiem, że są niedowidzący, niedosłyszący, że są z upośledzeniami ruchu i że oni nie mogą generować zwrotu na kapitale. Tak? To ja to doskonale rozumiem. Ale to nie jest większość społeczeństwa. Ale dlaczego nie mogą generować? Jeżeli pan im zapewni technologie asystujące, jeżeli będą w stanie pracować, będą generować zwrot dla społeczeństwa. Proszę bardzo, to świetnie, ale będą tacy, którzy tak. No, nie będą i tym trzeba pomóc. Ja nie mam z tym żadnego problemu, ale gro tych pieniędzy musi iść na zbudowanie maszynki, która te pieniądze odtwarza, bo w przeciwnym razie one się skończą, wydamy je na filharmonię i na tym się sprawa skończy. Tak. Proszę Państwa, my przed tym spotkaniem zapytaliśmy... Mówi Pan o filharmonii, chcę podkreślić. My przed tym spotkaniem Państwa w ankiecie o trzy najważniejsze decyzje, jakie powinny zostać podjęte przez rząd i o trzy najważniejsze przeszkody, jakie powodują, że ten proces jest trudniejszy i tak sumując te odpowiedzi najbardziej precyzyjnie, jak się da, te trzy najważniejsze decyzje do podjęcia przez rząd są następujące. Rozwój e-usług jako obowiązek gminy, a nie dobrowolność. To był jeden z takich głównych postulatów, który się powtarzał w tych ankietach. To jest raz. Dwa, przepływ informacji i połączenie, zsynchronizowanie jej z ewidencją ludności. I trzecia rzecz, uproszczenie procedur. To te trzy najważniejsze decyzje, które z tego grona jakby płynęłyby do rządu. A przeszkody, i tutaj kilka razy już padło to określenie, opór mentalny władz. Opór mentalny władz to jest numer jeden tak naprawdę i skomplikowane ustawodawstwo. Pani profesor też wcześniej o tym mówiła w kontekście między innymi Sądu Najwyższego, tak? O ile dobrze pamiętam. Tak, ale również nieudolne. I jeszcze to jest raz, te dwa, brak komunikacji między urzędami i trzy, to co pan dyrektor wcześniej mówił też, słaba edukacja, która wymaga zmian i wymaga impetu. Jeszcze gdybyśmy się do tych zagadnień mogli odnieść i będziemy powoli konkludować, chyba że będziemy mieli jeszcze głosy z sali. Jeden już głos jest, to za moment. Proszę bardzo. Ja się w zasadzie zgadzam z wszystkimi tymi wskazówkami, które tutaj były. Natomiast znowu chciałbym powiedzieć, że niestety fetyszyzujemy znowu jedną działkę w tym wszystkim. Mówię to z przykrością jako osoba, która pochodzi ze środowiska naukowego, środowiska uczącego. Którą? Edukację. Mhm. Otóż wszyscy kończą swoją wypowiedź stwierdzeniem, potrzebna jest edukacja. Trzeba edukować. Tych trzeba edukować, tamtych trzeba edukować, innych trzeba edukować. To jest najfajniejsza ucieczka. Ja zawsze też się zastanawiam, że jak już nie wiem, o czym mówię, a dotyczy to zagadnień, którymi się zajmuję, to wtedy mogę powiedzieć na końcu, i jeszcze edukacja jest potrzebna. Edukacja jest potrzebna. Wychodzi na to, że pan dyrektor nie wie, o czym mówi. Nie, moje pytanie... Ja to mówię jako osoba, która pracuje w środowisku dydaktycznym właśnie. Moje pytanie jest, w jaki sposób pomagać tej edukacji, temu edukowaniu, w zakresie społeczeństwa informacyjnego, szeroko rozumianych umiejętności cyfrowych. Nie jest to proste. My sami próbujemy i sami mamy z tym ogromne kłopoty jako Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych. Dobrze, zdaje się, że proszę Państwa, mamy wysyp publiczności chętnej do wypowiedzenia się i to bardzo dobrze. Pierwsza była Pani, o ile dobrze tutaj pamiętam. Proszę bardzo. Pani laureatka. Tak, laureat Urząd Gminy Zawoja, zastępca wójta gminy Alina Kuś. Szanowni Państwo, ja się tak właśnie przysłuchiwałam i no, jesteśmy liderem i uzyskaliśmy statuetkę Złotej Małpy w tym roku. Natomiast mamy wszystkie ePUAP działa, zcyfryzowaną na miarę 50% może mamy gminę. Natomiast proszę Państwa, co u nas nie działa? U nas nie działa przede wszystkim, ponieważ Urząd Gminy radzi sobie doskonale z przepływem informacji, dokumentacji, natomiast nie działa zupełnie właśnie strona społeczna. Mamy kłopot z tym, że raz, że mamy ogromną gminę, którą trzeba scyfryzować dalej, czyli wykluczona jest cyfrowo naprawdę w 50%. Oraz brak informacji, takiej rzetelnej informacji w stosunku do społeczeństwa, żeby zechciało korzystać, czyli ta druga połowa zechciała korzystać z tych usług. Słaba komunikacja. I ta słaba komunikacja. Pan profesor tutaj mówił, że edukacja. Edukacja, no to jest szeroko pojęte słowo, natomiast rzeczywiście trzeba ludzi uświadamiać, jakie korzyści niosą te programy. I
tym kierunku tutaj te następne rozdanie pieniędzy powinno, unijnych powinny być, że tak powiem, wzmocnione. Bardzo dziękuję. Czas już nas naprawdę goni, więc bardzo proszę o krótkie wypowiedzi jeszcze dwóch panów. Czy ktoś jeszcze na sali chciałby się wypowiedzieć? Ale to naprawdę po dwa zdania, dobrze? Proszę bardzo, może pan pierwszy. Może tym razem się przedstawię, Aleksander Pruziński. Ja mam jedno zdanie na temat tej edukacji i być może do tego, co pani profesor mówiła o tym, że nie należy często zmuszać ludzi do tego, żeby korzystali z tych cyfrowych rozwiązań. Ja mam doświadczenie z edukowaniem akurat nauczycieli w szkołach i tu też się troszeczkę do pani Latarnik odniosę. Często jest tak, że to jest bardzo trudne zadanie i nie możemy tych ludzi ciągnąć na siłę ani pchać na siłę. Jeśli ktoś nie daje rady, to nie możemy go nawet edukować na siłę, tylko musimy mu dać odpowiedni czas, a skupić się na tych osobach, które tą edukację przyjmą łatwiej. I dlatego myślę, że ta cyfryzacja, digitalizacja też musi iść z tym tradycyjnym modelem dostępu do wszelkich rzeczy. Pan, że powinna iść dwutorowo, zostać jeszcze przez jakiś czas w formie tradycyjnej i rozwijać się cyfrowo dla tych, którzy są tak, bardziej... Tak, oczywiście, oczywiście ze wszelkim uproszczeniem procedur w obydwu tych aspektach. Problemem, ale ten problem się dzisiaj pojawił i zdaje się, że głównym problemem dotyczącym tej dwukanałowości były koszty. Nie, bo jeden kanał mamy, drugi kanał mamy stworzyć, a tak naprawdę trzeba w ten sposób uprościć procedury, żeby one w obydwu kanałach były proste. Bardzo i to nam przyniesie te korzyści również finansowe. Gentleman za panem, proszę bardzo, w czarnej marynarce. Chciałbym się odnieść do dwóch kwestii, króciutko. Granice między sferą publiczną a gospodarczą i tutaj odpowiem krótko. Gospodarka tam, gdzie się sprawdza, a państwo tylko tam, gdzie biznes się nie sprawdza. U nas jest wiele obszarów, gdzie jest na odwrót. Jeśli chodzi o edukację, powiem bez żadnej wątpliwości. My powinniśmy się skupić na edukacji cyfrowej elit, na edukacji profesjonalnej, czyli od góry, a nie od dołu. Czyli co pan ma na myśli? Podam krótki przykład. Wykonywanie większości zawodów obecnie wiąże się z intensywnym wykorzystywaniem narzędzi cyfrowych. I pytanie, czy nasze uczelnie kształcą absolwentów, którzy potrafią w swoim zawodzie wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne. Twierdzę, że nie. Bardzo dziękuję. I jeszcze była trzecia osoba, która chciała zabrać głos. Proszę bardzo, pan obok. Krzysztof Cichocki, Polska Akademia Nauk, od ponad 15 lat konsultant. Dzień dobry. Dla samorządów. I ja chciałem najpierw króciutko powiedzieć na temat partnerstwa publiczno-prywatnego. To jest tak, że ogromną przeszkodą jest interpretacja regionalnych izb obrachunkowych istniejącego prawa, bo regionalne izby obrachunkowe mówią, prawo mówi, że można by ewentualnie zaliczyć pomoc prywatną w koszt wskaźnika obsługi zadłużenia, nie zabrania tego, ale też nie nakazuje. Gdyby to prawo było klarowne, to wtedy ruszyłaby ogromna lawina pomocy prywatnej dla samorządów. I no, regionalne izby obrachunkowe, nawet korzystając z opinii bardzo wybitnych prawników, ja nie jestem prawnikiem, nie chcą z tego skorzystać, mówię o skarbnikach czy prezydentach dużych miast, bo opierają się na opinii regionalnej izb obrachunkowych, które no, interpretują po swojemu prawo. Ja nie wiem dokładnie, jak to nazwać. Druga sprawa to jest taka krótka obserwacja z tego, co dzisiaj tutaj usłyszałem. Edukacja tak, oczywiście również i lepsza edukacja nauczycieli, ale mnie się wydaje, że niesłychanie ważna, słuchając o na przykład ePUAP-ie, byłaby ogólnie dostępna informacja, w której być może powinien brać też udział przygotowana przez administrację, w której mógłby brać też udział pan profesor Celary, która by wyjaśniała wszystkim dokładnie, jak to działa, jaki jest zakres, czego nie może zrobić, jakie dotychczas były kłopoty.
ludzie po prostu potrzebują takiej elementarnej informacji. Przykładem są takie budżety popularyzatorskie, które bardzo szeroko stosowane są w Stanach Zjednoczonych. No i trzecia sprawa, to zgadzam się, że każdy projekt powinien być oceniany z punktu widzenia rentowności i zwrotu na kapitale, przy czym zarówno kapitale mierzonym przepływem finansowym, ale i tym kapitale społecznym. Bo jeśli wprowadzimy teraz cyfryzację w nowej okresie programowania, to nie znamy odpowiedzi, jak na przykład inwestycje w nowe rozwiązania dotyczące cyfryzacji czy inteligentnego rozwoju wpłyną na koszty bieżące samorządów. Czy jest większą, czy jest mniejszą. A Słoneczek się już odzywał góry, czas się kończy. Proszę bardzo, a jeszcze trzeba było uwzględnić te koszty społeczne, no, tak zwane ogólnoekonomiczne. I wszyscy z samorządów wiedzą, o czym ja mówię. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby? Już zdaje się, że poczet mówców w sali został wyczerpany. Krzysztof, ja nie wiem, ponieważ myśmy chyba trochę później zaczęli, czy my mamy jeszcze 10 minut, czy już powinniśmy kończyć, bo państwo głodni i zmęczeni. 5 minut jeszcze, dobrze. Sporo się w Polsce zaczęło w tej sprawie, mówiąc o cyfryzacji, o integracji cyfrowej, dziać 3-4 lata temu, ale trudno mówić o uporządkowanej i skutecznej interwencji państwa na tym polu. Widać gołym okiem, że konieczne jest systemowe podejście i nowy program na lata 2014 i 2020. To są właśnie słowa pana Krzysztofa Głomba z wywiadu, którego niedawno udzielił, dotyczącego integracji cyfrowej. Szanowni państwo, po jednym zdaniu takich rekomendacji na przyszłość, no bo musimy się zmieścić w 5 minutach, inaczej nas wyrzucą. Tak jest. Również w zakresie edukacji proponowałabym zawierzyć samorządom, zawierzyć gminom. Bo jeżeli w Zawoi czy w Inowrocławiu na miejscu wiedzą, jakich funduszy i dla kogo potrzebują, gdzie są ci latarnicy, a gdzie trzeba odpuścić i spróbować działać przykładem i pamiętać, że ludzie często potrzebują więcej czasu, to nie zmarnujemy pieniędzy. Często w tym programie, który jest potrzebny, ostatnie zdanie, jest troszkę tak, żebyśmy się nie zachowywali jak francuska administracja, która bardzo długo była strasznie scentralizowana i o tym, na jaki kolor pomalować klasę w Bordeaux, decydowano w Paryżu na najwyższym szczeblu. I nie było to Bordeaux. I nie było to Bordeaux. Panie dyrektorze. Ja wierzę tak naprawdę w każdego jako osobę indywidualną i dając naprawdę dostęp do internetu, każdy znajdzie w nim to, co go interesuje. A dla wielu, proszę mi wierzyć, to będzie edukacja, bo mieszkając w miejscowości typu Kotoryc, ktoś dalej będzie uprawiał, że tak powiem, na przykład pracował na gospodarstwie rolnym, ale być może wieczorami będzie czytał na temat fizyki kwantowej, która go będzie interesować, co nie oznacza, że chce porzucić swój dotychczasowy tryb życia. Dlatego ja wierzę, że kluczowe jest danie szansy naprawdę do szybkiego internetu, a każdemu, kto ma do niego dostęp i chce zobaczyć, jak to bez niego jest, polecam pojechanie gdzieś do części kraju, gdzie go nie ma i nie tylko na 2 dni, żeby odpocząć bez maila i bez komputera, ale tak przez tydzień, 10 dni taki i zobaczyć, jak wtedy zacznie cyfrowy go brakować. Myślę, że bardziej niż telefonu, szczerze mówiąc. Pan profesor Wojciech Celary. Ja uważam, że należy się bezwzględnie skupić na części gospodarczej. To rozwiązuje te problemy, o których mówimy. Ludzie się będą uczyć i edukować, jeśli będą mieli użyteczne usługi, które im do czegoś będą służyć. Jeśli w Zawoi dla tych ludzi, którzy w tej chwili, taki człowiek się pyta, po co ja mam się tego uczyć, co ja mam z tym internetem, co ja przez ten internet mogę zrobić. Więc jeśli nie będzie odpowiedzi na pytanie, co z tym internetem można zrobić użytecznego dla tego starszego człowieka w Zawoi, to on nie będzie się niczego uczył i żebyśmy nie wiem co robili, to on się tego nie nauczy, bo on jest racjonalny. Czyli rządzie masz znaleźć odpowiedź. Także pytanie, te usługi w gruncie rzeczy administracja już udowodniła, że nie potrafi ich zapewnić. Taki jest brutalny wniosek z tej perspektywy, która w tej chwili się kończy. Więc nie powtórzmy tego samego błędu w następnej perspektywie, tylko połączmy siły administracji z biznesem, bo tylko w ten sposób możemy dokonać przełomu. A jednocześnie to połączenie z biznesem i wprowadzenie płatnych biznesowych usług utworzy miejsca pracy dla tych wszystkich,
którzy zamiast się narkotyzować internetem, będą mogli na tym internecie zarabiać z ogromną przyjemnością dla siebie i pożytkiem dla reszty społeczeństwa. To jest w dwóch słowach moja wizja tego, co się powinno dziać. Bardzo dziękuję. I pan minister na koniec. Finis Coronatopus. Bardzo, bardzo ogólnie oddanie zasobów do wykorzystania wszystkim, którzy korzystają z internetu, nie jest rozwiązaniem, które przybliży nas chociaż trochę do celu, jakim jest rozsądne społeczeństwo używające internetu jako narzędzia. Natomiast może nas przybliżyć do sytuacji, w której zamiast społeczeństwa będziemy mieli internet. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że agenci ministra Boniego byli tu i skrupulatnie wszystko notowali, zawiozą te nasze wnioski do Warszawy albo wyślą mailem. Przed Państwem w tej debacie wystąpili, jeszcze raz na koniec chciałbym przedstawić jej uczestników, pani profesor Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, wielkie brawa. Pan Dariusz Bąk, dyrektor Grupa Gremii, wielkie brawa. Rozpalający publiczność do czerwoności profesor Celary i pan dr Wojciech Wiewiórowski, główny inspektor ochrony danych osobowych. Dziękuję Państwu uprzejmie za udział w tej debacie. Ja się nazywam Grzegorz Nawrocki, miałem przyjemność ją prowadzić, ale zdaje się, że coś mi odpadło i muszę to zdobyć raz jeszcze. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie, proszę Państwa, zarówno naszym panelistom, jak i prowadzącemu. Proszę Państwa, dwie informacje techniczne. Mamy już pewien background do jutrzejszego programu. Proszę pamiętać o tym, że jutro będziemy dyskutować zarówno o tym, czy dostęp do internetu to jest zadanie dla administracji czy dla biznesu i bardzo mocno pociągniemy ten wątek. Będziemy sporo po południu rozmawiać o edukacji, a w zasadzie o tym, jak powinna wyglądać polska szkoła wspierana przez technologie teleinformatyczne. A ten bardzo praktyczne rady to są następujące. Otóż piętro wyżej od 19.30 rozpoczynamy bankiet na Ołowiance. Serdecznie Państwa zapraszam. O 23.00 wystawa naszych sponsorów i atrakcje tego wieczoru jako przedłużenie bankietu. Życzę Państwu serdecznie miłej zabawy.